córka Julka. To było w sobotę nad ranem. Przyszedł do niej Jezus. Zaczął się tak, że siedzieliśmy rodziną u nas w kuchni. Nagle Julka usłyszała potężny grzmot. Nazwała to burzą, ale podkreśliła, że to była burza nie z tego świata. To nie było stąd. Później zobaczyła kulę, białą kulę, która spadła z nieba. Zapytała się mnie, mamo, czy wiesz, kto to był? Ja powiedziałam, Jezus. On mówi tak, w tym momencie się w ogóle płakałyśmy obie. Duch Święty nas dotknął. I powiedziała, że zaraz na niebie ułożył się obłok w twarz Jezusa, w kształt twarzy Jezusa i usłyszała, że powiedział do niej, niedługo wrócę. Wrócę wtedy, kiedy więcej ludzi się nawróci. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu na każdym kroku głosili Ewangelii. Amen.